Hejka, my się z Oli wybieramy do sklepu. Nowa rączka. Musimy iść na... Kasia, no! My obuszko bajane. Tak, właśnie. A ja mam zbijaku. No chodź. Musimy właśnie kupić obuszko banana. Ale! Mleko musimy kupić. Ale! No widzicie, ja mam tu zimno. Tylko mam pokryte na pyszne. Podkładam. Myszko też całego wysypały zimna. I ten... Jakoś mu, on to rozdrapuje, tak mu ciężko to schodzi. No i właśnie wracam do tego. No i tak będzie krzyczał. Wracam. No właśnie, wracając do tego, to idziemy właśnie do sklepu. Oliś ma tak długie te włosy, ale co, zamówiłam fryzjerkę. Chciałam, ja mam takie no, słoneczko świeci. Zamówiłam fryzjerkę do domu, ale to ma być w przyszłym tygodniu. Przed wyjazdem naszym do Polski. Go obetnie, żeby wyglądał jakoś tam, nie ma takich długich włosów. Bo ja go obcinałam, ale to na jedną długość zazwyczaj. Byliśmy u fryzjera chyba dwa razy, ale był krzyk, płacz, dlatego zamówiłam fryzjerkę do domu. Mam nadzieję, że będzie lepiej to znieść. Patrzcie, prawie spadam ze schodów. Dobra, lecimy, odezwiemy się, jak będziemy. Ale jest słonecznie. Myślałam, że jest zimno ogólnie, ale jest fajnie. Słoneczko świeci, także super ciepło jest. Ale wiecie co, jak zabiję troszkę delikatnie wiaterek, to się robi chłodniej. Chodź, myszko. No, Oliś już za rękę nie pójdzie i no sam chce chodzić, tylko że lata jak mu pasuje i nie patrzy w ogóle pod nogi, nie patrzy coś jedzie, czy coś idzie, to aby dalej przed siebie i tyle. No. Chodź, kotuś. No i co chwilę przystanek. No. I biegniemy dalej. Weszliśmy do Zejmana znowu. Za każdym razem jesteśmy Albercie, chodź kochanie, chodź poszukamy. Poszukamy czegoś fajnego, chodź. No i widzicie, i idzie w drugą stronę. Myszko, co tam widziałeś? No. No co ty, takie autko. Będziemy wychodzić, to ci wezmę, chodź. Nie. Nie, bo ty tego nie możesz, bo to jest za malutkie. Zobacz, to są takie malutkie rzeczy. Mogę ci wziąć, patrz. Masz. To ci wezmę, chodź. Dobra, idziemy zobaczyć coś ciekawego. Chodź, myszko. To wszystko na dziewczynki, chodź. Dzieciuszki. No widzisz, o, spodenki są bardzo ładne. Czekaj, po ile? 10,90. Bo to jest cena. 10,99. Fajne. No chodź. Ale zobaczcie, nie ma nic takiego, w sensie jakichś dresów już, ale są piżamki. Nie wiem, czemu nie wziąć jakieś, bo to jest na krótki, bo mu wyrasta. Ale to czekajcie, bo nie widzę. 146. Muszę znaleźć rozmiar. Oli! Aha, i widzicie, pomoc mi rośnie. Niesie z mamą reklamówkę, bo mówię mu, że jest ciężka, a on wziął i mi pomaga ją mieć. No widzicie? Jak z nim, jak z Olisiem mam dobrze? Niesie z mamą torbę, bo tu kupiliśmy banany, jabłuszka, tak? Truskawki. Bułkę kupiliśmy, tak? Mleko. No i... Tak, i banana, i wszystko kupiliśmy. I dlatego Miśko mi... Pomaga mi nieść. Autko sobie kupił, tak, zgadza się. Byliśmy w Zejmanie, bo chciałam zobaczyć, czy coś jest ciekawego. Owszem. Było bardzo dużo ciekawych rzeczy, ale wam powiem, że ceny też poszły tam w górę, bo zazwyczaj, jak ja pamiętam, było tanio. A teraz na przykład za taką zwykłą bluzę 17 euro, to mi się wydaje, że jest dużo. Gdzie na przykład, nie wiem, w CNA czy tam w H&M-ie zamówię to samo za znacznie niższą cenę.
Więc no nie wiem, już tak chyba się nie za bardzo sam opłaca kupować. No chyba, że na takie noworodki, maluszki, no to wtedy tak. Ale no cenowo strasznie wszystko poszło w górę. Tak, myszko? Idziemy i idziemy. Mycha całą drogę pomaga mamie nieść tą torbę. No aż normalnie jestem w szoku. I idzie grzecznie, tak? Ale już jest zmęczony i spać mu się chce. Miśkowi takie kółeczki ze Spidermana Marvela. Daj to. Poczekaj, zaraz zobaczymy. Widziałam mu tutaj te figurki. Kto to jest? O, Rabel masz. Nie Rabel, tak? Rabel? To Rabel. No to daj, odwzaj. Daj, musimy to złożyć. To już jest puste. Skaj, chciałaś, to musimy jeszcze jedną kupić. Nie, nie wiem, w którym jest Skaj, bo to nie pisze. Trzeba by kupić parę, żeby trafić. Czekaj, musimy to złożyć. Ale ja. Jest tu instrukcja? Nie ma. Aha, on ma to tutaj. No co, skarbie? No. Baja. Baja, już, czekaj chwilkę, złożę ci to, ok, bo mama się nie rozdwoi, nie rozstroi. Nie, nie myślałam, że mi chce, wiecie co. Jest, piesio. Masz? Wziął sobie jeszcze takie autko. Ono było po 2,99. No i czemu to ściągasz, kotuś? No zdjąłeś. I idę do pokoju, bo tam kupiłam owoce. No a czemuś tak zrobił? Inny piesek chciałeś? Tak. Ale ta wywrotka jest spoko, fajna. Masz wywrotkę? I wziąłam mu tylko taką jedną koszulkę. Taką, żeby miał po domu taką zwykłą. Większą. Ona jest na 116, jest taka duża, 4-5 lat. Tak, 4-6, przepraszam. I ona była za 4,99 5 euro. Będzie miał po domku chodzić. No i tyle w sumie wzięłam i wyszło mi 10,50. No i szliśmy i do od sąsiada. Oj, zawsze coś jest, więc teraz dostał. Co mam otworzyć? Załóż chyba. To są takie jajeczka. Mam bardzo sympatycznych sąsiadów z dołu. I właśnie słyszał, że idziemy i zawołał Olisia, żeby mu dać właśnie te czekoladki. Szokolad. Szokolad. Masz, proszę. A więc takie rzeczy i jak coś się będzie działo, to wam dam znać, co będziemy robić. Spiderman otworzy, to musimy wyparzyć te łyżeczki. Muszę wziąć się za sprzątanie. Hej, Spiderman, hej. Poczekaj, zaraz ci pokażę, ja tylko zobacz. To jest jabłko. Proszę. Bo na razie możesz chwilę nie pobawić, bo ja zaraz chcę je umyć. Am chcesz? Tak. A co chcesz zjeść? Am to jedną ci dam czekoladkę. Ale one są bardzo twarde. Nie wiem, czy pogryziesz. Dać ci na pół, poczekaj. No, spróbujesz pogryźć? Tak. No. I jak? Boja. Ale dobre? Boja. Pyszne? Dobra. Także ja mu włączę na chwilę bajkę, lecę ogarnąć chatę, bo jeszcze nie posprzątałam po śniadaniu. A jest pół do pierwszej. Muszę nastawić na obiad, wyciągnąć pranie z pralki i trochę mi zejdzie, nie? Także jak coś widzimy się później. No i tak jak mówiłam, pomoc dalej rośnie, odkurza teraz!
śmieci są? Tak. To odkurz. Już muszę pozbierać, to zaraz poogarniam. Odkurzasz? Teraz mi atakował, że ma broń. Odkurzasz czy oddajesz? 3-1 start. Psium, psium. Dobra, muszę mu zabrać ten odkurzacz. Zabrać odkurzacz i poodkurzać sama. I to będzie na dzisiaj tyle w tym vlogu i zapraszam Was do kolejnego, czyli do zobaczenia w sobotę i życzę Wam miłego dnia, w sumie wieczoru bardziej. Także do zobaczenia, a jeszcze jedno, no zostawcie te subskrypcje, lajki, komentarze i to będzie wszystko w dzisiejszym vlogu. Pa!